Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kronik Wilkołaka z tej strony Karibiri. Zgadnijcie, co znalazłem. Tak, w końcu Papa Nefarian rzucił mi tą zieloną tarczę, której tak szukałem. I teraz nareszcie możemy przyjmować na klatę wszystkie potężne uderzenia. Miecz nie był częścią zestawu, był znaleziony gdzieś, ale też wygląda fajnie, bo jest zielony. No ale najważniejsze jest to, że znalazłem tarczę i dorobiłem sobie takie dwa małe skrzydełka. Nie jestem za bardzo przekonany, że one wyglądają dobrze, ponieważ jest to jeden z dwóch tego typu cape'ów zielonych w grze. Jest jeszcze jeden taki, który jest troszkę mniejszy i jest bardziej zielony, ale on wypada tak rzadko, z tak rzadkich skrzydek, że też po prostu głowa mała, no, a my się musieliśmy przełączyć w tryb protection w ogóle, żeby to zaprezentować. Tak. Pozdrawiamy pana, jak to dał, Dan Blinder. Bo dobra. Dobrze, ustawmy się do pionu. Co jest powodem dzisiejszego naszego spotkania? Powodem dzisiejszego naszego spotkania jest tajemnicza wiadomość, którą otrzymałem od maga Khadgara, żeby się z nim spotkać, bo on ma bardzo ważne rzeczy do zakomunikowania i w tym celu musimy się udać do Dalaranu przez specjalnie do tego stworzony portal, który jest częścią właściwie zadania, które musimy sprostać. No, ja wiem z pewnych źródeł, bo znam przyszłość w ogóle, że prawdopodobnie Dalaran opuści swoje miejsce docelowe znajdujące się w tej chwili w Dortrendzie i uda się na front walki z Legionem. To takie spoilery z bety, bo w tej kiedyś beta to było wow, to było wydarzenie. Jak ktoś się tam dostał, to było ohoho i butelka rumu, bo tam rzadko kto mógł wejść do bety. Teraz właściwie siedzą tam wszyscy. Blizzard daje to zaproszenie na lewo i prawo. Z jednej strony to dobrze, bo może dzięki temu trochę błędów wyłapują, ale tak, to spoilers i wiemy wszystko długo, długo do przodu. Również wiem, że z takich ciekawostek, bo Dalaran, duże miasto, bo to jest Khadgar, stoi sobie tutaj czekając na nas, no to idziemy. Tak, Khadgar sobie pogada. Więc zanim sobie Khadgar pogada i zanim się udało w miejsce docelowe, bo ja sprawdziłem tego questa na co najmniej dwóch innych moich postaciach, na Apryście i na Hunterze, więc to też nie jest dla mnie zagadką, co tu się tak naprawdę wydarzy. No ale w ramach nasunęło mi się tak, dwa tematy dzisiejszego odcinka. Pierwszy to przesunięcie miasta. Przesuwanie miasta. Numer polega na tym, że chciałem zrobić o tym pogadarkę i jedyne co... Kurde, Khadgar. Obudź się, halo, to jest twoja sprawa, no to ty musisz z nimi pogadać. To jest wielka rada Dalaranu. I od razu, żeby nie za bardzo nie zdradzać fabuły, to są wszyscy wielcy magowie Dalaranu, łącznie z Jainą Proudmoore, która, powiem wam, wcale bym się nie zdziwił, gdyby była jakimś ostatnim bossem z tego, ostatnim bossem następnego dodatku, a przynajmniej trzeba byłoby ją spacyfikować albo... Coś, bo ona strasznie jest na nie, idzie totalnie dark side, na ciemną stronę mocy zaczyna przechodzić, jest strasznie w ogóle, no to już wspominałem, żądza krwi i tak dalej. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby podzieliła los Garrosha z poprzedniego dodatku, z Warlords of Pandaria, zbywców Pandaria oraz wcześniejsze jego ścieżce ku samozagładzie w kataklizmie. W kataklizmie się zaczęło, potem już było tylko w Pandarii, tylko gorzej. No, ale gdzieś na rencie znalazłem fajny filmik, który sprawia, że zamiast myśleć o Garroshu w sposób negatywny, że to wielki złoczyńca i tak dalej, zostaje on postawiony w świetle zupełnie innym ofiary i właściwie tak. No i... Stał się kozłem ofiarnym wydarzeń, które nastąpiły, no i tak.
Mniej więcej tak to wygląda. Ale wracając, później wam go oczywiście podlinkuję, wiecie, bo bardzo, bardzo ciekawie to zostało przedstawione i cholercie, a faktycznie, ja myślałem, że on to taki zły, a to tak naprawdę po prostu go wszyscy źle zrozumieli. Okej. Okay. Przybył Brad Brosbeard. To jest taki nasz, jeśli ktoś nie śledzi lore, lokalny archeolog i tropiciel, taki, no powiedziałbym Indiana Jones, ale to nieprawda, bo Indiana Jones jest w tej grze również pod postacią archeologa Harrisona Jonesa, ostatnio widzianego gdzieś w Uldum. Ostatnio widzianego gdzieś w Uldum, więc na razie jesteśmy tutaj z Brad Brosbeardem, on właśnie też tropi artefakty. I udaliśmy się do Ulduaru, bo tutaj się coś się będzie działo. Ale kontynuujemy. Miała być pogadanka o przesuniętych miastach. Niestety mój szybki, króciutki research pokazał, że tak naprawdę nie za bardzo jest o czym gadać, bo z takich większych miast, które zostały przesunięte, no to tam było raczej mało takich wydarzeń wbrew pozorom w historii. No, tak naprawdę... co się dzieje? Demony. Łódzka. Bo one są na poziomie sety. Już myślałem, że jest dmuchne, bo pomyślałem sobie, jesteśmy w Ulduarze. To nie będzie najmniejszego problemu, a one dorównują nam poziomem tak naprawdę i możemy się bardzo na nich tutaj przejechać. Zobaczcie, mimo że dalej i tak nie mam specjalnie z nimi problemu, bo nie stanowią dla mnie żadnego wyzwania, zwłaszcza od kiedy mam te super hiper nowe maczugi, które zdobyłem zdobyłem w związku z eventem inwazji na Draenor Demonów. To są te zielone plamy, o których również mówiliśmy poprzednio. No, co się dzieje? Co teraz to już w ogóle? Strzyże goli bańki stawia, czyszcze heroiki 25-osobowe. No, jest solo. Więc naprawdę, to jest potęga, jest moc. Wracamy do przesuniętych miast. Takich przesunięć, że całe miasto, bo tam pojedynczy budynek, że przewieźli z miejsca na miejsce, przesunęli, obrócili, jak to nawet w Warszawie Pałac Lubomirskich miał miejsce, że to tak, będą oczywiście okraszone Khadgar, obudź się, okraszone ilustracjami, no to wiem, że gdzieś tam w Szwecji jakieś miasto przesunęli miasto w USA, przesunęli miasto, no właściwie chyba nawet dwa miasta w USA, jedno w Teksasie, drugie w Minnesocie. Chyba powinniśmy trochę więcej zadziałać. No, jakieś... Lepsze ataki. Co tak miota mną jak szatan? O, rady. To chyba ten duży gościu. Bo tamte mały to właściwie... to te kulki będą tutaj tak rzucają wściekle. One są jakieś kulki, nie wiem czego, mocy albo coś. No ale się w każdym razie im nie zamierzam poddać. Podaliśmy się. No! Przestańcie. Okej. Okay. Wydarzenie się kontynuuje, a my kontynuujemy naszą opowieść. Tak. Przesunęli je. No i co? Tyle właściwie tak naprawdę. Wiem, że również jeszcze było jakieś miasto w Peru przesunięte, ale to była jakaś porażka. To nie było tak, że wzięli wszystkie chałupy i je przenieśli. To wbrew pozorom było chyba wybudowanie nowego, a z poprzednim nie jestem pewien, co się stało. W każdym razie coś miało do czynienia ze skażeniem. To jakoś tak, z tego co pamiętam z tamtego artykułu. Ale powiem wam również, że w Polsce też miały miejsce przenosiny miasta i nie myślę tutaj o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Warszawy do Krakowa. Kojarzę, że była taka sytuacja z miastem, które się nazywa Świecie. Było to miasto nad Wisłą, ale że było zalewane i już rzeka nie... Tam coś się rozsądziło, że to w sobie było miasto portowe nad rzeką, prawda? No ale że rzeka utraciła znaczenie komunikacyjne w tamtym okresie, to jakoś tak XIX wiek,
w połowie XIX wieku. No i oczywiście rzeka wylewała i miasto było zalewane, no to w końcu się miasto przeniosło kilka kilometrów na troszkę wyższe tereny. No więc tak. I obecnie chyba ze Starego Świecia pozostał tylko kościół oraz stary zamek krzyżacki. Cała reszta się wywindowała na trochę wyżej, gdzie już nie było zalewane. Zdecydowanie. Jak ktoś był i widział, to również polecam odwiedzić, bo bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Chyba któryś z moich widzów jest z tamtych okolic. Tutaj sobie pogadali. Nic z tego na razie nie wynikło. Strasznie nudny ten event, wbrew pozorom. Ale tutaj przejdziemy do drugiej części, która za chwilę nastąpi. Mianowicie Khadgar twierdzi, że coś słyszał o całej tej akcji, o której tutaj było wspomniane, o jakichś pilarach, o jakichś słupach. To ja też tak w pierwszej chwili myślałem, aha, Pillars of Eternity ktoś reklamuje. No dobra, ale Khadgar sobie przypomniał, że coś słyszał na ten temat i chyba widział coś takiego w książce w bibliotece Bediwa w Karazanie. I w tej chwili się właśnie tam udajemy i druga część, właściwie cała reszta części tego oto odcinka będzie poświęcona Karazanowi tak naprawdę. Ponieważ z dwóch powodów, właściwie z trzech. Właściwie może zacznijmy od tego, że jeszcze Legion nie miał premiery, a już Blizzard opublikował materiały dotyczące przyszłości Karazanu. Już w patchu 7.1 Karazan jako rajdowa instancja z Burning Crusade'a, jeśli dobrze pamiętam, powróci i będzie do rajdowania w Legionie. Ale jeszcze nikt nic nie wie, żadnych szczegółów tak naprawdę nie ma podanych, tego nawet nie ma na Alfie, na Becie, na żadnych oficjalnych serwerach, jest tylko filmik w sieci na obecną chwilę, no i już wszyscy są, po pierwsze, mile zaskoczeni, że już są jakieś plany poczynione, co wiele osób po porażce z Failures of Draenor pomstowała, że po prostu Blizzard zawalił cały expansion, dwa patche wrzucili, gdzie dali cokolwiek, dwa patche wrzucili takie, że się o pomstę do nieba wołały. No ale kontynuujemy tutaj z Khadgarem przez Karaza do biblioteki. Wracamy do tematu. Ja pamiętam Karazan z Burning Crusade'a, kiedy to była to instancja rajdowa, chyba 10-osobowa, 15-20, nie, chyba była jakaś niskoosobowa, 25 osób tu wchodziło czy coś. Numer polegał na tym, że to była pierwsza instancja, gdzie tak naprawdę można było rajdować, nie będąc w hardkorowej rajdowej gildii. I już pomijając ten fakt, była ona naprawdę świetnie, świetnie pomyślana. Cała wieża Bediwa, no to coś jak Tarnis, jest o wiele większa od środka niż na zewnątrz. Zobaczcie, jakie to są korytarze. Później wyjdziemy i sobie porównamy. W każdym razie, numer polegał na tym tak naprawdę, że ona była świetna. Bossów było tutaj bardzo dużo. W tej chwili tu mapkę nawet nie mam co pokazywać. Musiałbym chyba jakiś atlas otworzyć. Gdzie tu jest atlas. Mam schowany. Eastern Kingdom Instances. 1-2. Sprawdzę, czy jest Karazan na tej liście. Przydałby się jakiś tak. Zobaczcie, to jest mapka. A to fajnie, bo atlas nawet automatycznie na poświetlił Karazan. Co prawda ta mapa tu się może schować, ale tu teraz musimy pomóc Khadgarowi stanąć obok i kliknąć na runę, żeby się otworzyło przejście. Powiedzmy tak, instancja jest bardzo duża, złożona, nie we wszystkie miejsca da się dojść, znaczy trzeba korzystać z jednej drogi, to raz. Inna sprawa, że poza tym, że tu było strasznie dużo bossów, to kilku z nich naprawdę zasługiwało na uwagę. Ale o tej uwadze to powiemy za chwilę. No, teraz najwyraźniej
kolejna bariera się pojawiła na naszej drodze. Oprócz tego, że poza tym, że ta instancja była, no jak na tamte czasy, strasznie, strasznie wkurzała dupków. Tu wipe za wipe'em na trashu, na bossach, to oczywiście to wiadomo, normalny progres miał miejsce i coraz wyżej w ramę jesteśmy już w bibliotece i musimy wyczyścić książki. Tak, bo to są wściekłe książki, które tutaj latają i będą nas rzucały zaklęciami teraz. Taka obronna technika bibliotekarzy. Wiadomo, sprzęt się pojawiał coraz lepszy i coraz wyżej się wchodziło, wspinało się po tej wieży, bo tam na szczycie był ostatni boss i żeby się do niego dostać, to trzeba było pogadać wszystkich poniżej. No i to było strasznie daleko i strasznie długo i się chodziło i tak. I normalnie kupa frajdy. Ale z takich bossów, które tutaj tak naprawdę zasługują na uwagę, no ja myślę, że poza tym księciem Malhazarem, który znajduje się, akurat to wygląda tak, że w Karazanie nie walczymy z Medivhem, mimo to, że była jego chałupa, ponieważ Medivh się wykręcił, wyeksmitował z Warcrafta, z World of Warcrafta, razem z końcem Warcrafta III. Chyba coś w ten deseń, nie jestem pewien. W każdym razie w World of Warcraft już go nie widziałem. Pojawił się w Caverns of Time w instancji pięcioosobowej, też osobliwie w Burning Crusade chyba, w Caverns of Time. To był Burning Crusade, czy zaraz sobie zobaczymy, Burning Crusade, Cataclysm, Wrath of the Lich King. Tak, w Burning Crusade. Tylko patrzę. Tak, w Burning Crusade. Musimy teraz odpalić tych strażników. W Burning Crusade, w jaskiniach czasu, kiedy to przenosimy się w ramach strasznej intrygi Black Dragonflightów, coś tam, jakiś tam smoków czasu, które sobie wymyśliły, że one cofną się, będą podróżować w czasie. No i cofną się do wydarzeń z przeszłości i zmienią historię, nie dopuszczając do nich, bądź zmieniając ich kolejność. No i naszym zadaniem jako bohaterów Azeroth na zlecenie Bronze Dragonflightów, czyli brązowych smoków, tak, trzeba było się udać właśnie do przeszłości i nie pozwolić tamtym złym smokom zmienić historii, czyli widzieliśmy takie wydarzenia jak na przykład z Warcrafta III, oblężenie Mount Hyjal i Drzewa Życia przez Archimonda. Tak, normalnie jest taki instans, może tutaj kiedyś was zabiorę do niego w ramach Kronik Wilkołaka. No ale widzieliśmy właśnie w Black Moras, widzieliśmy Medivha otwierającego portal do Outlandu, aby orki mogły najechać Azeroth. To są wydarzenia z pierwszego Warcrafta i bodajże nawet filmu. Chociaż z tym filmem to ja powiem wam, że głupio się przyznać, że jeszcze go nawet nie widziałem, ale wydarzenia z pierwszego Warcrafta chyba właśnie dzieją się w tym właśnie czasie. Co prawda, czy Medivh tam występuje? Chyba występuje i jest pokazany, jak tam Khadgar się u niego uczy. To jest Khadgar, by the way, ten gościu, ten mag. Okej, znaleźliśmy tą książkę. Teraz ja dobrze wiem, że Khadgar nas wyśle z powrotem do Karazadu. Karazadu? Nie, jak się nazywał? Gdzie to jest? Mister Kingdom. No kurczę, nie do Karazadu. Tak. To jest Karazad. Z powrotem tam do tego miasta. Cholercia. O, do Dalaradu. Wiedziałem, że coś na D. W każdym razie. O, i tak wygląda, jak się tekstury nie zdążyło wczytać. Bo widzę mały bug graficzny. No i każę tam oddać książkę i to jest preludium do naszej
What the fuck? Co oni tam tu dali? Epics. 695 na 700. Co to za upgrade w ogóle? Jaki żaden. No dobra, ale wracając do tematu. Tam spotkaliśmy Medivha. Mediv był widoczny jako postać w Burning. Aha. No i teraz tak, widzicie, że się tak jakby jest najazd w tej chwili demonów na Karazhan. To jest tylko taki ostrzał. To nie jest faktyczna inwazja. Jednak w tej chwili, zobaczcie, zmieniliśmy miejsce pobytu. Już nie jesteśmy w Dalaranie, tylko jesteśmy z powrotem w Eastern Kingdoms. A pod nami jest właśnie wieża Karazhanu, dom Medivha. Zobaczcie, kurczę, ledwo co widać. W każdym razie oto jest wieża. No nie wygląda ona aż tak okazale z ziemi. Na pewno nie wygląda na tyle okazale, aby usprawiedliwić jej ogromne wnętrze, zwłaszcza, że jest troszkę zdemolowana. Co prawda przez tą zdemolowaną wyrwę chyba przechodzimy w którymś momencie. Więc to się jakoś broni, no ale jako instancja jest o wiele, wiele, wiele większa w środku. No i też również w tej chwili do niej pójdziemy, ponieważ o tym chcę powiedzieć. Oprócz tego, że na samej górze był boss i się trzeba było wspinać coraz wyżej, po tej wieży coraz wyżej, na uwagę zasługują jeszcze dwa miejsca, do których za chwilę dotrzemy i wtedy włączymy kamerę. Pierwszym takim bossem. Co prawda to nie jest tak do końca boss, bo tych bossów jest kilku. To jest event związany z bossem. Jest to tak zwane przedstawienie? Teatr? Zobaczcie, trafiamy na scenę i w zależności od... No właściwie ciężko powiedzieć od czego. To było raczej losowe, ale raz w tygodniu można było wziąć udział właśnie w takim evencie. Tonight we plumb the depths of the human soul as we join a lost, lonely girl trying desperately with the help of her loyal companions to... Opera event. Tak, mogliśmy wziąć udział w przedstawieniu i walczyć odpowiednio z bossami. Były przedstawienia, które ja pamiętam, że miały miejsce. To był Czerwony Kapturek, Romeo i Julia, Czarnoksiężnik z Krainy Oz, to jest chyba w tej chwili to co będziemy mieli przyjemność, ale z czwartym to chyba się muszę... O kurczę, nie podejrzymy sobie Karazhanu. Nie pamiętam, co było czwartym, powiem wam, ale chyba były cztery eventy, jak na razie. No, w każdym razie zobaczcie, jaki niesamowity pomysł, prawda? Bierzemy udział w sztuce. Tam siedziała widownia, którą wytłukłem. No i oto mamy przedstawienie. No, jest to boss w czterech osobach tak naprawdę. Po jego pokonaniu oczywiście otrzymujemy nagrodę. W momencie, kiedy to był rajd i tutaj stało bardzo dużo graczy, no to trzeba było się odpowiednio użerać z tymi postaciami w odpowiedni sposób. Również w momencie, kiedy mamy do czynienia z sztuką Czerwony Kapturek, to było bardzo ciekawe, bo raz na jakiś czas ktoś zostawał Czerwonym Kapturkiem i jego zadaniem było biegać po tej scenie i uciekać przed złym wilkiem, który chciał go zjeść. No i dobrze. Na koniec pokonaliśmy złą wiedźmę. No i tyle. Przedstawienie się zakończyło. My swoją drogą zdobyliśmy coś fajnego. Tak, coś tam nam wypadło i możemy kontynuować dalej w górę wieży. Kolejnym bossem, eventem, tak, właśnie tym drugim, który tutaj najbardziej zasługuje na wspomnienie, jest tak zwany chess room, chess boss, chess event. Ten moment, kiedy żeby pokonać bossa i otrzymać nagrody, musisz wygrać partię szachów. Tak. No i też niesamowity pomysł, prawda? To jest tak unikatowa walka wbrew pozorom, że chyba w późniejszej historii gry nic podobnego nie było. Inna sprawa, że ta walka była troszkę upierdliwa, bo też mimo wszystko trzeba było wiedzieć, co się dzieje. Ale tak, ale to normalnie za chwilę rozegramy partię szachów. Co prawda nie są to takie zwykłe szachy, jak
jak w przypadku normalnie w rzeczywistości, po prostu łapiemy figurę, przejmujemy na nią kontrolę, zaczyna się walka i wydajemy jej rozkazy. No oczywiście my jesteśmy tutaj sami, normalnie byłoby jeszcze dodatkowo 25 osób, które by nam pomagały w tym, ale zasadniczo nasze zadanie to jest utłuc Warchiefa Blackhanda, nie tracąc przy tym przypadkiem naszego króla. Zdecydowanie. Smaczku dodaje fakt, oczywiście to jest Medivh, znaczy to jest jego taka aparycja jakby, to jest Echo of Medivh, to się nazywa. Czyli to nie jest on sam, tylko takie coś, co wygląda. tylko jak on i udaje, że jest nim. Niestety czasem oszukuje, jak widać, chociaż nie, te ogniste meteoryty, które tutaj lecą, to jest sprawka tego Warlocka. Co prawda, no ale mimo wszystko czasem Echo Medivha oszukuje i na przykład podpala pionki. A jak podpala pionki, no to tego pana musimy odwrócić, żeby walczył jednak mimo wszystko. Bo w przeciwnym razie możemy mieć za moment problem. Nie chciałbym, żeby nasz król padł zbyt szybko. Właściwie w ogóle nie chciałbym, żeby padł, bo jeżeli padnie, musimy się teraz przemieścić bardzo, ale się przemieszczamy w złą stronę. Musimy go obrócić. Niech ten koń atakuje tego Warlocka, bo sobie zwykły żołnierz sobie nie poradzi. No właśnie, Medivh oszukuje, halo. Jak tak można? No dobra, spróbujemy się przemieścić teraz gdzieś obok tym naszym wodnym elementalem, czyli tak jakby wieżą, ale głównie chodzi o to, żeby uciec, żeby inaczej, zasłonić sobie naszego kleryka, nasz charger się uleczył, zasłonić naszego kleryka głównie. O, jak widzicie, również pionki z grubsza się przemieszczają w taki sposób troszkę bardziej fikcyjny, nie tak jakby się przemieszczały normalnie, jak to sobie nasz król radzi, lepiej niż nasz goniec, zdecydowanie, który ma bardzo, bardzo szerokie pole ruchu. Tylko dlaczego się zawsze ustawia tyłem na przykład? To jest coś, co mnie zawsze nurtowało. Sobie będziemy musieli przemieścić się jeszcze jakąś inną figurą. Tak, obróćmy go i go zostawmy. On sobie poradzi. Zasadniczo to jakoś się broni. To się przesunęło, to niedobrze. Musimy wspomóc naszego głównego dowodzącego delikatnie. Zaczął się ruszać Warchief. Dobra, musimy wylądować tutaj, żeby zaatakować tego dekrolite. To jest taki pewnie kontra do naszych kleryków, czyli do naszych priestów, ale widać, że się Warchief ruszył. Durny koń. No kopnij go chociaż, to. Ale nie w tą stronę. Okej, dobra, to ja sobie zaraz pójdę. Ej! Znowu Echo oszukuje i przypakowało nam troszkę figury, bo urosły i się stały tak jakby silniejsze. Dobra, tutaj na razie trwa zacięta walka. Ej! Chciałem się ruszyć w to miejsce. No, trudno, będę musiał to jakoś inaczej rozplanować. To na razie zostawmy, niech się broni. Kiedyś bym nawet nie pomyślał, wbrew pozorom, że ten boss jest do ogrania samemu. Bo zawsze pamiętam, było tutaj bardzo dużo ludzi i każdy wiedział, co ma robić, i raid leader wydawał polecenia i się to wszystko jakoś tutaj kręciło. Znowu oszukuje. Ach, niedobry Medivh.
Ach, tego konika byśmy przesunęli. Bo tamten chyba nam padł. Delikatnie. Dobra, przesuniemy naszego gońca. Czy atakujemy królem? Oczywiście. Nie, dobrze, odwrócił się w dobrym kierunku. Właściwie teraz możemy. Chociaż zaraz, król sobie całkiem nieźle radzi. Moglibyśmy przesunąć tego pioda jeden do przodu. Jak widzicie, one sobie mogą przechodzić. To nie są takie ruchy jak prędził szach, ale jak najbardziej na razie wygląda nieźle. Teraz, jeśli go obrócimy do przodu. Tak, teraz go obróciliśmy. Troszkę niedobrze, że się rzuci na niego ostatni Warchief. Ale ja już czuję, że wygraliśmy tą partię. W momencie, kiedy przesunę tego króla, albo nawet jeszcze zanim zdążę go przesunąć, zobaczcie ile życia Warchief ma. Jest strasznie mało. Myślę, że on padnie. Ta-da! Wygraliśmy w szachy z Medivhem i on w nagrodę daje całą skrzynię skarbów. Całych dwóch. Bezużytecznych dla mnie, bo jedna to tarcza, a drugie to skórzany pasek, którego nie możemy używać. I już, kiedy człowiek myślał, że to jest czubek, że to jest ostatni boss Karazadu, tak, to jest ten czubek tego budynku, okazuje się, że jest jeszcze jedna klatka schodowa, która prowadzi do innego wymiaru. O, niesamowita, prawda? No i tutaj siedzi boss ostatni tej wieży, princ, książę Balthazar. Widzicie, jakie tutaj mag Medivh skrywał tajemnice? Nic dziwnego, że ten loch jest chyba uważany za najbardziej udany i najbardziej kultowy właściwie w całym WoWie z wielu powodów. On się zawsze w jakichś zestawieniach znajduje w tych top 10, prawda? No, cała reszta była taka, zwykłe bossy, tutaj przejdź, ale Karazan to było coś. No dobra, myślę, że to by było tyle na dzisiaj. Czy dostaliśmy coś wartościowego tak naprawdę z niego? Bo ja tutaj tak płaszczyk. Bo ja tutaj tak naprawdę przychodzę po tego pana tylko i wyłącznie, co to jest Atlas Lud. Ten łuk już znaleźliśmy. To mogłoby się przydać. Po ten topór przychodzę. Bo on mi jest potrzebny do naszego ubioru z rogami, wbrew pozorom, bo fajnie do nich pasuje. I gościu dalej nie chce mi go wyrzucić. Niestety. Tak długo będziemy przychodzić, aż jednak zmieni zdanie, tak samo jak Papa Nefarian. A tymczasem to już będzie wszystko na dzisiaj w tym odcinku Kronik Wilkołaka. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.